Cześć, nazywam się Iwona. W dzisiejszym poradniku powiem Wam, jak retuszuję i koloruję stare, zniszczone fotografie. Znajdziecie wskazówki, jak użyć Neural Filters, a dokładnie retusz zdjęcia i koloruj. Pokażę, jak przy użyciu separacji częstotliwości, która głównie używana jest do retuszu portretu, wyretuszować starą, zniszczoną fotografię. Zapraszam! Fotografia, którą będziemy retuszować, ma załamane rysy, przebarwienia i jest monochromatyczna, czarno-biała. Jeśli jesteś posiadaczem aktualizowanego Photoshop CC, ja pracuję na wersji 25.7, masz dostęp do Neural Filters. Zaczniemy od palety tych właśnie narzędzi, a dokładnie będą nam potrzebne dwa z nich. Wchodzimy w zakładkę Filtry, Neural Filters. Do usunięcia rys i poprawienia jakości zdjęcia użyjemy ostatniej pozycji retusz zdjęcia. Jeżeli jeszcze nie masz pobranego tego narzędzia, to musisz go pobrać. Pokażę to na przykładzie innego filtra, który u mnie jeszcze nie jest pobrany. Klikasz pobierz i za kilka chwil filtr będzie aktywny. Kiedy masz już pobrany filtr, klikasz na kółko po prawej stronie, aktywując jego pracę. Widzimy tu trzy suwaki. Popraw jakość zdjęcia, ulepsz twarz i redukcja zarysowań. Dostosuj je na zasadzie prób i błędów. Postęp działania filtra wyświetla się pod obrazem. W zależności od wielkości pliku i sprzętu, jakim dysponujesz, proces może trwać dłużej lub krócej. Jeśli uznasz, że efekt działania filtra jest zbyt sztuczny lub zbyt słaby, zmień pozycję odpowiednich suwaków. Zostawiam pierwsze dwa suwaki na pozycji około 50. Redukcję zarysowań trochę mocniej, na 80. Jeśli jesteś zadowolony z działania filtra, przechodzisz do pozycji koloru. Klikasz na kółko po prawej stronie i automatycznie zachodzi proces koloryzacji. Ja na razie tego nie robię, bo wprowadzę swoje poprawki na automatycznie wyretuszowanym zdjęciu. Do koloryzacji wrócimy na końcu filmu. Na samym dole mamy pozycję wyjście, którą rozwijamy i wybieramy nowa warstwa. Zatwierdzamy OK. Nasze wyretuszowane przez program zdjęcie mamy na nowej warstwie. Porównajmy. Porównaliśmy oryginał z pracą programu. Jest dużo lepiej, ale nie idealnie. Na tym etapie użyję akcji, którą prezentowałam na kanale i jest do pobrania zupełnie bezpłatnie na mojej stronie. Link do akcji znajdziecie w opisie. A chodzi tu o separację częstotliwości. Akcja współpracuje z tłem, więc spłaszczamy obraz. Warstwa, spłaszcz obraz. Przycisk do panelu operacji mam widoczny i mogę operację akcję otworzyć. Jeśli nie widzisz okna ani przycisku operacji, wejdź. Okno, operacje. Rozpakowuję, wczytuję i aktywuję operację. Przechodzę na jej nazwę i wciskam play. Promień może zostać 8. Rozwijam. Mam 3 warstwy. Zaczynam od warstwy wygładzanie. Biorę narzędzie lasso, o wtapianiu 20 pikseli i rozmyję plamy tła. Zaznaczam.
Rozmywam filtrem gaussowskim o promieniu 30 pikseli. Odznaczam. Przechodzę na warstwę tekstura, wybieram narzędzie Stempel. Na pasku opcji krycie i przepływ ustawiam na 100%. Próbka, bieżąca warstwa. Powiększam obraz i usuwam rysy, plamki czy inne skazy. Z wciśniętym klawiszem Alt pobieram próbki z miejsc, gdzie mam zdrową teksturę obrazu i stempluję ją w miejsca, gdzie na obrazie są wcześniej wspomniane plamki, rysy, załamania. Obraz przesuwam z wciśniętą spacją. Dosyć często pobieram świeże próbki obrazu. Za pomocą warstwy tekstura i stempla usunęliśmy rysy tła. Przechodzimy teraz na warstwę kolor. Pędzlem o miękkiej końcówce i odpowiedniej średnicy wyrównuję tony tła. Przepływ ustawiam na około 15, krycie 100%. Z wciśniętym Alt pobieram próbkę koloru. Maluję. Tutaj też często próbkuję. I wyrównuję kolor tła. Zobaczmy efekt retuszu tła za pomocą separacji częstotliwości. Tak wyglądał obraz przed, tak po poprawieniu retuszu tła. Te same czynności powtarzamy, retuszując twarz i ubranie. Wracamy więc do warstwy wygładzanie i za pomocą lasso i rozmycia gaussowskiego rozmywamy powierzchnię, uważając, by nie rozmyć krawędzi. Usuwam zaznaczenie Ctrl-Shift-D. Dalej warstwa tekstura. I stemplem usuwam wszelkie pyłki na twarzy i ubraniu. Teraz przechodzę na warstwę kolor i wyrównuję tony. W tym wypadku zredukujemy przebarwienie na twarzy i kołnierzu. Biorę pędzel, pobieram próbkę i maluję w miejscu, które chcę wyrównać tonalnie.
i w tym momencie mam wyretuszowany obraz. Porównajmy zdjęcia przed użyciem separacji częstotliwości i po jej użyciu. Mówię, że obraz jest wyretuszowany, a zostało nam jeszcze do poprawienia przebarwienie na dolnej części twarzy i kołnierzu. W tym celu zamienię obraz na czarno-biały. Warstwy dopasowania – czarno-biały. Przebarwienie już nie jest widoczne. Jeżeli obraz wydaje się zbyt zimny w odbiorze, przejdź do warstw dopasowania, balans kolorów i dostosuj kolorystykę tonów według uznania. Przebarwienie już nie jest widoczne. Ja lubię dodać do starych fotografii imitację ziarna filmu analogowego. W tym celu tworzę nową warstwę, tryb zamieniam na nakładka, zaznaczam wypełnij kolorem neutralnym nakładki. Ostatni mój film na kanale mówi o obiektach inteligentnych i ich walorach. Zamieńmy zatem nową warstwę na obiekt inteligentny. Teraz przechodzę do zakładki Filtr, Szum i Dodaj Szum. Zaznaczam gaussowskie i monochromatyczne. Na suwaku ustawiam odpowiednią wielkość ziarna. Kolejny filtr, rozmycie gaussowskie, promień na około 2. Pracuję na obiekcie inteligentnym, więc w każdej chwili mogę zamienić wielkość ziarna i jego rozmycie. Ja trochę zmniejszę ziarno. Klikam pod warstwą na nazwę filtra i przesuwam w lewo. Fotografia jest już wyretuszowana. Przejdźmy zatem do jej koloryzacji. Zanim to zrobimy, musimy spłaszczyć warstwy albo na samym szczycie utworzyć warstwę z efektem wszystkich czynności, które tutaj wykonaliśmy. Zróbmy tę drugą opcję. Ctrl, Alt, Shift, E. I na samym szczycie mamy dokładny obraz tych wszystkich czynności, które wykonaliśmy w czasie retuszu. Na tej warstwie wchodzimy w filtr Newer Filters i przechodzimy do pozycji Koloruj. Mój filtr jest już pobrany i ma ikonę tego suwaka z kółkiem. Jeśli masz taką ikonę, filtr nie jest jeszcze pobrany. Klikasz Pobierz i po kilku chwilach masz pobrany filtr. Aby uaktywnić działanie filtra, wciskamy to kółko. Program zrobił to tak, jak widzimy. Mamy zaznaczone automatyczne kolorowanie obrazu. Mamy możliwość zmniejszenia nasycenia. Zredukuję kolor czerwony, dodam żółty. Wydaje mi się, że w tym momencie obraz wygląda dosyć naturalnie. Zapisujemy zmiany na bieżącej warstwie. OK. I na samym szczycie mamy warstwę pokolorowanego obrazu. Program nie zrobił koloryzacji idealnie. Wprowadźmy poprawki. Tworzę nową, pustą warstwę. Jej tryb zmieniam na kolor. Biorę pędzel. Przepływ ustawiam na 17. Pobieram próbki koloru z części obrazu, gdzie jest prawidłowy i przenoszę na miejsce, gdzie koloryzacja nie przebiegła pomyślnie. Na naszym przykładzie poprawimy kolor kołnierza i wyrównamy kolor garnituru. W ten sam sposób wyrównacie kolor twarzy czy tła. Nowych, pustych warstw z trybem kolor możecie utworzyć kilka. Na każdej malować odrębny fragment fotografii. Ułatwi to późniejsze usuwanie zbędnych pociągnięć pędzla.
I tak wygląda gotowe, wyretuszowane zdjęcie poddane koloryzacji w Adobe Photoshop. Mam nadzieję, że film pomógł Ci w nauce retuszu albo podpowiedział nowe rozwiązania. Dziękuję za obejrzenie poradnika i zapraszam na kolejne filmy. Do usłyszenia!